To dziś o tym. Jestem ciekaw, co dziś weźmiecie sobie z tego. Jeżeli myślę o odwadze w mówieniu, to najpierw idę od tego brak odwagi w mówieniu. Co ja słyszę najczęściej od swoich uczestników sesji, czy warsztatów, czy różnych spotkań. No, nie da się ukryć, że publika, że wystąpienia publiczne biją rekordy. Tam jest najwięcej, tak zwana świnka, i dalej już nic. Słuchajcie, podobno 85% ludzi boi się wystąpień publicznych. Tak? Wy też? Tak, mieć na forum. Ponieważ zobaczcie sobie, że w domu jesteśmy w stanie i śpiewać, i operowo, i jazzowo, to wszystko, jak nikt nas nie widzi oczywiście. I w ogóle tańczyć. Ale wystarczy, że przyjdzie sąsiadka, sąsiad, kurczę, już jest sztywno, tak? A już nie mówiąc o tym, jak wejdzie kamera. Trzecie oko, jak się pojawia, już zaczynamy się dziwnie zachowywać. Kiedyś robiono takie badania w Ameryce na więźniach, kiedy w pewnym momencie powiedziano im, że będziecie obserwowani przez kamerę. I nagle oni się zaczynali zachowywać agresywnie. Musieli przerwać ten eksperyment. Czyli osoba trzecia wprowadza jakąś z nami dziwne uczucie, że się staramy, żeby być lepszym. No dobrze, ale nie musimy mieć wielkich wystąpień, bo czasami nie trzeba mieć, ale mamy małe wystąpienia, małe forum. Na przykład wewnątrz firmy, szkolenia, często je mamy. Czy my organizujemy, czy sami bierzemy udział. Jak prowadzę takie mini szkolenia, często zadaję takie pytanie na samym początku. Słuchajcie, żeby się troszeczkę zintegrować, bo mało mamy czasu, to niech każdy powie coś takiego szczególnego, czego nikt nie wie o tej osobie. Jedna rzecz. No i każdy tak jeszcze nie wie, o co chodzi, kto zacznie. I wtedy wszyscy tak. Hopa, hopa. Ja patrzę, no to co? A oni dalej. Jeden w telefon i mówi tak, o, klient dzwoni, przepraszam, muszę wyjść. Jedni się grupują w taką grupkę, no bo tam jest raźniej. Słuchajcie, no to ja mówię tak, to co? Sącząca się trucizna czy na zawał serca? Wiecie, co to jest? Sącząca się trucizna, czyli po kolei idzie. A na zawał serca ty. Ja i nagle... Co ja jestem takiego wyjątkowego, no? I już widzę, że zaczyna się napinać, że już czerwona skóra. Co ja mam takiego wyjątkowego? Nie wiem, co mam ja takiego wyjątkowego, no. Zatrzymał się, pokusiłem i tyle. Słuchajcie, zobaczcie, że tyle mamy pasji w sobie, tyle możemy opowiadać na różnych spotkaniach takich spontanicznych, przy piwku, to klient. I co już my robimy przed tym spotkaniem? Już się tak napinamy. Tacy jesteśmy już więc. Już w sobie mamy tyle gazu, żeby zaraz nas rozsadzić. I co robimy na tym spotkaniu? Zamiast rozmawiać merytorycznie, bawić się, ciekawić. Bardzo dużo książek rozwojowych, więc często idzie informacja, rozmawiaj z samym sobą. No to z kim rozmawiamy? No, z ego, jedni mówią, z krytykiem czy obserwatorem. No, najczęściej słyszę, że rozmawiamy z krytykiem. Krytyk jest bardzo fajny, a najfajniejsze jest to taki paradoks, że my go dożywiamy i on często nam mówi coś. Zwykle nas porównuje. No zobacz, ty wyglądasz tak, on wygląda tak. Jeszcze w tym nie jest nic złego. Ale przychodzi moment, że krytyk taki surowy, jak się wkurzy, mówi, ja cię spozycjonuję. To on jest lepszy, a ty jesteś po prostu gorszy. I nie masz prawa w ogóle o tym nic, jak inaczej po prostu myśleć. No to my wtedy tak, no okej, masz rację. A jak z tym rozmawiać? Czy mamy jakieś metody? Dobra, słuchajcie, idźmy dalej. Klientka opowiada mi historię. Dostaje statuetkę za firmę roku, nagroda, mówi tak, 10 lat prowadzę firmę, odnosi sukcesy, no to przyszła pierwsza nagroda i się ucieszyła. Ale organizatorka dzwoni do mnie i mówi tak, chciałabym, żeby pani osobiście przyjechała i odebrała tę nagrodę i powiedziała takie słowa motywacyjne, jak to jest, żeby tę firmę doprowadzić do takiego poziomu jak pani. No to z jednej strony mówi, no fajne, ale z drugiej strony ja nie lubię takich spędów, bo sala kongresowa, prestiżowe to wszystko miejsce, ale z drugiej strony sobie myślę, wow, ale to fajna okazja, żeby pokazać się w fajnej sukni.
No to odciągam uwagę od tego stresu, który gdzieś tam się pojawił i sobie myślę, suknia. No dobra, no to 2 tygodnie przed przygotowuję się do tego wystąpienia mojego. Słuchaj Adam, jest taka sytuacja, że nawet kupiłam piękną suknię, zamówiłam naprawdę, suknia jest tip-top, więc będę czuła się wyjątkowo. Przygotowałam fantastyczną mowę. Posłuchałem różnych mówców, teraz tyle tego jest na tym rynku, że bardzo łatwo można wziąć coś bardzo fajnego. No i nawet na dzień przed występem zrobiłam próbę generalną. Całą familiadę ustawiłam na samym tutaj naprzeciwko mnie, dostałam dziwny mikrofon, światła na twarz i przegadałam wszystko, oni mi gratulowali, ja się ucieszyłam, miałam scenariusz od A do Z. Jutro jadę, następnego dnia jadę na tą galę. Wchodzę, ale mówię, już tak jakoś dziwnie jest, coś jest nie tak. Ludzie wchodzą, wychodzą, jakiś harmider. No a w domu było tak spokojnie, tak cicho, w ogóle wszyscy patrzyli na mnie, a tutaj nikt nie patrzy. No ale nic, dobra, idę na swoje miejsce, siadam, no i czekam na swoje wystąpienie. No co się okazuje, że moja kategoria jest na samym końcu, więc energia już mi 3 razy siada, więc ja 3 razy wychodzę po kawę, jestem już z jednej strony i nabuzowana, i troszeczkę już zmęczona, ale w ogóle o tym się nie zastanawiam, bo sobie myślę o tej suknie, że zaraz będę w świetle, a to nie zawsze się zdarza. No i jest moja kategoria, zawsze jest tak, że jak jest kategoria, to ktoś wyczytuje ją, jedna osoba z jury. No i ja patrzę i wyczytuję kobieta, która jest ubrana dokładnie w moją suknię. Normalnie ścisk, zimny pot i nie wiem, co ze sobą zrobić. Wołają mnie, a ja po prostu mam wrażenie, że nie jestem w stanie wstać. No ale jakoś wstaję, idę, miękkie kolana, idę i nagle słyszę taki głos w głowie. No zobacz. Mówiłem, że trzeba założyć inną suknię. Ona wygląda lepiej niż ty. I słuchajcie, ona i tak, Adam, wchodzę na tę scenę, odbieram tę statuetkę, w środku czuję wkurzenie, więc uśmiech numer 5, podwójne sygnały. Prowadzący mówi, no proszę podzielić się swoim entuzjazmem, emocjami. Ja mówię, zaraz go zabiję. Podchodzę do tego mikrofonu i nie wiem, czy mam mówić o tej agresji swojej, o tej złości. Więc powstrzymuję się i mówię ten tekst, ale ja nie wiem, o czym mówię. Że miałam taki tekst fajny, po prostu, a tu nic nie przechodzi, więc dobrze, że była pamięć, więc gadam, ale mam takie poczucie, że już chcę zejść z tej sceny i wiecie, gdzieś do baru, zapomnieć o tym wszystkim. No i tak też robię, żeby w ogóle nie pamiętać o tym, co się przed chwilą wydarzyło. No i tak też zrobiłam. Zobaczcie, jak bardzo przygotowany scenariusz, super przygotowany, może doprowadzić do jakich rzeczy. Zawsze będzie inaczej. Jeżeli sytuacja jest nieidealna, krytyk wtedy wchodzi i zaczyna rządzić. W zależności, jak mocny jest ten krytyk nasz. Na scenie zawsze wszystko może się wydarzyć. Światło zgasnąć, przestać działać rzutnik, prezentacja przestanie działać. Państwo nagle wyjdą, nagle nie wiadomo co, bo okazuje się, że tam za ścianą przyjeżdża gwiazda. I nagle, ja sobie myślę, Jezu, to tak źle mówię? Słuchajcie, wszystko może się wydarzyć. Trzeba być przygotowanym na to. Serial Bodo. Był taki serial, miałem tam króciutki epizod i sytuacja wygląda tak. Przygotowuję się do tej sceny, 5 godzin obsuwy, naprawdę 5 godzin obsuwy, mnóstwo statystów, bo to było w kinie, dużo aktorów, około 200 statystów. Mieliśmy zagrać o godzinie 13, a gramy o godzinie 21. No więc wszyscy już chodzą nabuzowani, łącznie z reżyserem, napakowani. No i w końcu zaczynamy tę scenę. Na 5 minut przed podlatuje do mnie reżyser i mówi tak, Adam, słuchaj, musisz wszystko zmienić, cały tekst zmienić i nie zaczyna mówić, co ja mam po prostu mówić. W takich nerwach. No to ja od razu przejmuję te nerwy i odpowiadam mu tym samym, nie będę tego robił. Trzeba było wcześniej mi to o tym po prostu powiedzieć. Miałem czas, żeby się przygotować. Ja się nauczyłem tekstu i nie będę tego robił. I zaczynam krzyczeć na siebie. Oczywiście musiałem to po prostu zrobić. Ale puenta jest taka, że ani ja, ani reżyser nie byliśmy zadowoleni. Rozpoznajecie to w swoich po prostu firmach, kiedy napinamy się i zaczynamy działać z tej perspektywy. Jak ty tak, to ja też tak. No, oczywiście może być druga perspektywa. Dobrze, panie reżyserze, zrobię to. I idę na tę scenę, ale co mam zrobić? Mózg gadzi. Walcz albo uciekaj. Dzień z życia mojej klientki.
klientka opowiada mi zawsze na różnych sesjach, pytam, jak wygląda twój najszczęśliwszy dzień? Ona mówi, Adam, słuchaj, budzę się o godzinie 6 rano. Dzwoni budzik, no to ja zrobię sru, wyłączam, drzemkam. No idę spać, znaczy nie idę spać, bo zaczynam sobie już główkować, tworzyć plan dnia. No to dzwoni znowu 6:05, budzik dzwoni, ja sru, znowu idę drzemkam. No i znowu nie idę tam spać, tylko robię plan, no bo tak, muszę wstać, iść pod prysznic, wypudrować się, wybrać suknię, które będzie, czyli ubiór, który będzie symbolizował, co będę robiła w ciągu dnia, zrobić jedzenie dzieciom, zawieźć ich do szkoły, dzwoni budzik znowu, ja patrzę, która jest godzina, wstaję z takiego napięcia w ogóle jednym tchem, w jednej sekundzie, ale nie zauważyłam, że jestem napięta, w ogóle nie patrzę na to, no bo mam swój plan dnia. No i idę z tym plan dnia, prysznic, pudrowanie, wybieranie tej sukni, dzieci, zawiozłam dzieci do szkoły, jadę do pracy, dzwoni telefon, patrzę, o, dzwoni klient. Nie oddzwoniłam wczoraj, a to taki ten klient o opinii agresywnej. Więc już się napinam, ale patrzę, że się napiłem. Nie, no nie będę patrzyła, że się napinam. No, włączam radio, Shakira, podjeżdżam pod światła, usta robię, włosy przeczesuję i dzwonię. No i jest fajnie. Wjeżdżam do firmy, robię swoje zadania, interesy, wszystko trwa, jestem nakręcona, ale w ogóle tego nie zauważam, no bo to jest plan dnia, to jest praca. Idę na lunch i jestem szczęśliwa, no bo mam taki dietę dobrą, więc jestem szczęśliwa, że będę chudła. No i tam rozmawiam oczywiście przez telefon, załatwiam interesy cały czas nakręcona, wracam do biura, no i nagle takie troszeczkę rozprężenie, trawienie, pustka w głowie, ale co ja robię, no nie będę zajmowała się swoją pustką, bo zaraz zasnę, więc co robię? Surfuję po internecie, żeby zobaczyć, co tam koleżanki robiły w weekend i troszeczkę się odżywić tym. Cały czas nakręcona, cały czas. Wracam do domu, po drodze odbieram dzieci, no one dają trochę energii, więc ściągam tą energię od tych kursu dzieci. Jadę do domu, odrabiamy lekcje, wyładowuję swój stres przy tym odrabianiu, trochę przy tej kolacji. Mąż jeszcze się pyta, kochanie, a co u ciebie, jak tam dzień w pracy? No to oczywiście już się pojawia napięcie, ale nie zrobię mu tego, więc robię jakąś taką wymówkę fajną, bo już w głowie się pojawia kolejne napięcie, które znowu nie chce się przyznać, no bo mamy budżetowanie. No i uciekam do swojego konta w takim poczuciu, że jestem zołzą i z takim uczuciem kładę się spać. Dzień z życia klientki. Szczęśliwy dzień. Zaskoczyła mnie wtedy. Zobaczcie, jest takie przysłowie. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Zobaczcie, jak klientka budziła się. Z jakim napięciem. Jeżeli jak się obudziła z takim napięciem i czy zauważyła to napięcie? Nie. Odciągnęła uwagę i poszła realizować swój plan. No to nie dziwmy się, do jakiego momentu możemy dojść na koniec dnia. Myślę, że to i tak był light. Ten szczęśliwy dzień. Co łączy te trzy historie? Zobaczcie, kiedy przychodzi moment, że się stresujemy, że przychodzi do nas stres, to co my robimy? Nie, odejdź w stresie, nie chcę ciebie, nie chcę. Hiperwentylujemy się, przygotowujemy się naprawdę super, idziemy do jednego coacha, drugiego coacha, trzeciego. Tych coachów jest X, same wiecie. Dostęp, tak, do nich jest wielki. Wszystko po to, żeby nie dotknąć tego stresu. Przychodzi sygnał do naszego ciała i co my robimy? Nie, w ogóle nie ma żadnego sygnału. Mamy ścisk w brzuchu, cementownię w brzuchu, a my mówimy, to nie nasz brzuch. Burczy w brzuchu? Nie, to u ciebie, halo. Tak? Dzieje się to już od samego rana, od samego rana. Ciągle mówimy, nie mamy czasu. Słuchajcie, od samego rana tworzymy różne aktywności po to, żeby nie spojrzeć na siebie. Już mycie, szczotkowanie, pudrowanie, wybieranie stroju na dany dzień, który będzie symbolizował, jakie mamy biznesy. Jedziemy samochodem, muzyka, informacje, newsy, telefony. Później mamy różne spotkania, udane lub nie. No to musimy jakoś z czymś się zająć, więc idziemy na imprezę, na inne spotkania. Jak jest pustka, oglądamy filmy, cały czas wypełniamy.
I tak naprawdę sobie myślę, jest okej. Te aktywności są wspaniałe. Fajnie jest obejrzeć film, drinka się napić. A to wszystko jest okej. Pytanie jest, z jakiej perspektywy my to robimy? Jak postrzegamy tą sytuację? Czy wybory dokonujemy poprzez to takie postrzeganie z takiego napięcia, ucieczki, z ciągle nie do czasu, bezradności? Czy robimy to z takiego poczucia spójności naszej, komplementarności, szczęścia? Jaki obraz? Którędy? Jeżeli byśmy szli tą drugą stroną, z poczucia szczęścia, to jak to zrobić? Przygotowuję teraz taką klientkę do takiego projektu. Ma poprowadzić, jest to młoda menadżerka, ma poprowadzić wielką konferencję międzynarodową. Zamiast szefa, więc wielka nobilitacja, ale bardzo duży stres. I ma opowiedzieć o sukcesach firmy przed całą centralą. Naprawdę wielki zaszczyt. No i siadamy i się pytam. Słuchaj, w czym jest problem? Gdzie się blokujesz? Ona mówi, stres, nie chcę go czuć, nie chcę go czuć. On mi zabiera mój talent. No tak, on ci zabiera. A zobacz, a co by się stało, gdybyś się zaprzyjaźniła z tym stresem? Abym poszedł dalej. Zakochaj się w nim. Zakochaj się w stresie. Wiecie czemu? Stres jest świetnym informatorem o tym, o naszym stanie psychofizycznym. Jeżeli ja wiem o sobie, co się ze mną dzieje, to ja mam wybór, jak na to zareagować. Jeżeli ja w ogóle nie wiem, co się ze mną dzieje, to jak mam zareagować? Jak zawieję, tak będę reagował. Po co? Dalej. Mówi tak, pojawiają się sygnały. No, ścisk w żołądku jest non-stop. Napięcie w mięśniach. Słuchaj, zawsze jest tak zwany drugi impuls. Pierwszy impuls, tak jak w mojej drugiej historii, było tak, że odwinę się tym samym, tak jak mój reżyser, mój dyrektor. Tak? Ale drugi impuls, jeżeli przeczekasz ten pierwszy impuls, który idzie z takiego właśnie mózgu gadziego, czyli z zagrożenia, to trzeba walczyć albo uciekać, to drugi impuls pójdzie z ciała, z naszego talentu, z naszej mocy. I będziesz wiedzieć, co masz zrobić z tym fantem. I ważna rzecz, na samym końcu, po wystąpieniu, tak jak ja dzisiaj, znajdź sobie miejsce wygodne, w ciszy. Najlepiej, żeby nikogo nie było. Usiądź sobie na krześle i posiedź chwilę. Poczuj swoje ciało, poczuj swój ciężar, poczuj, jak ono oddycha. Poczuj swój rytm ciała i rytm serca. Po chwili zobacz, jakie emocje dominują w tobie. Usłysz je. Dalej, usłysz, że myśli przychodzą do ciebie. Nie blokuj żadnej myśli, bo jak sobie blokujesz, to ciągle będą one napływać. Ale jak nie będziesz blokowała, to myśli będą przychodzić i odchodzić. Proste. Wiecie po co? Po to, żeby podziękować sobie. Podziękować sobie za to, co się wydarzyło. A robię to dlatego, żeby wprowadzić nowy nawyk, nową kodyfikację. Żeby to kojarzyło się z czymś przyjemnym. Bo bardzo jest przyjemnie, jeżeli mówimy komuś dziękuję. Jest to przyjemne, bo z wystąpienia, trudne rozmowy, rozmowa z sobą kojarzy się z czymś nieprzyjemnym. Nieprzyjemnym, bo nas to stresuje, bo nigdy o tym nie rozmawiamy, bo nigdy nie mamy czasu. Tworząc coś takiego, że dziękujemy sobie za ten trud, że udało mi się pokonać pewną trudność, nagle tworzę w sobie takie przekonanie, że mogę, że trudność mogę pokonać. Jest to przyjemne. I do tego was zachęcam. Do tego was zachęcam, żeby w taki sposób, żeby znaleźć sobie czas dla siebie i podziękować po trudnych wystąpieniach. Żeby rozpoznawać, co się dzieje przed rozmową, wystąpieniem, w trakcie i po. Prosta koncepcja. I zakochaj się w stresie. Jeżeli będziecie miały jakieś pytania, to ja jeszcze będę w kuluarach, proszę zadawać pytania. Często to są ciekawe rzeczy i chętnie porozmawiam. Jeżeli nie, to zapraszam na moją stronę adamadamonis.com. Tam znajdziecie wszystkie linki, e-maile i na Facebooku. Słuchajcie, dziękuję bardzo i miłej zabawy. Dzięki.